Dzień dobry wieczór. Jestem ponownie Starki. I tak, celowo zaczynamy w ten sposób odcinek gry Elden Ring. Dobrze, chciałem tak memicznie zacząć. Ale tak, dzisiejszy epizod, zgodnie z obietnicą, będzie poświęcony podróży przez różnorakie miejsca w celu skończenia wątku naszej nauczycielki magii. Tak, jakimś tym zapamiętałem, mimo tego, że nie ruszałem Elden Ringa z ostatniego odcinka. Nawet ten odcinek nagrałem ze sporym zapasem. Więc tak. Nieistotne teraz to. To, co jest natomiast istotne, to to, że... No, jeśli to zrobimy, możliwe, że zdobędziemy dosyć szybko różne bardzo fajne rzeczy. No i alternatywny sposób atakowania magiczny. Bo, jak już powtarzam, bo tam też mówiłem na ostatnim epizodzie, dostaniemy bardzo fajną rzecz. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Wydaje mi się, że to robiłem na jakiejś postaci swojej tak prywatnie, ale jestem pewien, albo ktoś mi powiedział. No, nie zmienia to jednak faktu, że tak czy inaczej warto to zrobić. A jak już to zrobimy, to potem wątek rani, żeby dokładnie jedną broń, która będzie nam bardzo, bardzo, bardzo przydatna. Jak to zrobimy już, to albo stolica, albo bezpośrednio na Moga idziemy. Bo tak, nadal chciałbym magiem odwiedzić Delceka, tak, nadal próbowałem swoich sił przeciwko Mogowi. Nadal mi się to nie udało. Nawet nie wiecie, ile podejść już zmarnowanych posiadłem. Ile godzin przesiedziałem. Tak czy inaczej jednak jedziemy tędy, bo jeśli nie mylę, jest to właśnie prawidłowa trasa na pielgrzymkę po kometę. A kometa Azur, czy kometa Azura, nie pamiętam jak się to nazywa po polskiemu. Żeby to miało jakieś większe znaczenie. Jest tym, czego właśnie nam trzeba, żeby móc dalej ruszać wątek, chyba że to jednak tam prowadzi. Okej, jednak to chyba tam nie prowadzi, tylko jakieś są podziemia. Super. Myślałem, że znalazłem jakąś dobrą trasę. Ach, ale jednak... Okej, zamknęło mi się, czyli jakiś wróg jest w pobliżu. Niedobrze. Czy inaczej... Ja już nie mam pomysłu, w takim wypadku, którędy tam się dostać. Nie żartuję, już szukałem tyle razy tej trasy, że ja już nie mam pojęcia. Tak czy inaczej jednak, no będę musiał chyba pomyśleć, jak to dokładniej zrobić. Skoro tam nie ma przejścia. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Że tutaj będzie tak łatwo, fajnie. Zostawię tutaj znacznik, bo... Skoro nie ma, to chyba trzeba będzie spróbować jednej innej rzeczy, o której mam jakiekolwiek pojęcie. Czyli przejść przez ten wulkaniczny dwór. Nie, żebym uważał to za dobry pomysł, ale... Wiem, że gdzieś tu jest to dojście, więc fajnie by było, gdybyśmy to zrobili. Czyli... Someone please kill him. That horrendous serpent, Praetor Rykard. You're tarnished, here to put the demigods to the sword. Then please, kill the great serpent, the one that devoured Praetor Rykard. I left the serpent slaying spear in the Lord's chamber, worthy tarnished. Brandish the spear and run him through, the great serpent. That unspeakable monstrosity. Okej, dobra. Czego nie znam, ale jednak... Na szczęście lub nieszczęście jest to coś, co... Dokładnie znamy. Tak, ogólnie mówiąc, mamy też gdzieś tutaj, z tego co się orientuję, zlecenia
na zmatowieńców różnych. I osobiście chciałbym je zrobić tą postacią, bo to były jakieś fajne rzeczy. Ja ogólnie zanim właśnie pokonamy samego Wonsha. Ale tak. Czy znajdziemy to, czego szukam tutaj? Teraz wam tylko powiem tak i tak ostrzegę, zarazem nie mam pojęcia. O czym mam natomiast pojęcie, to to, że... osobiście mogę przyznać, że ten mieczek, który teraz używamy, wzbudził we mnie znowu miłość do miecz do pchnięć. Tak, nawet osobiście stwierdziłem, że będę musiał spróbować przejść wszystkie części gry jednym super mieczem do pchnięć. Nie wiem, że jakimś takim wyjątkowym jak ten, że tutaj mamy ataki fajnie dystansowe. Co to tu nie, chodzi mi o zwykły. Konkretnie Estok, bo już, te, już kiedyś uważałem Estok za bardzo dobrą broń, ale nigdy jakoś tak nie byłem szczególnie, powiedzmy, zafascynowany nim, a teraz? No teraz ten mieczyk, który mam tutaj, wzbudził we mnie naprawdę sympatię. I teraz tak, księga z przepisami nomadów, tutaj tak. I było gdzieś, trzeba przejść głębiej, dalej jakoś. Istotne. To co jest istotne, to to, że zdobyliśmy jakiegoś deprawowanego perfumiarza. Możecie się śmiać, złamywać, co chcecie, ale nawet nie kojarzę, czy zdobyliśmy to na tej poprzedniej postaci. Na wyjaku. Za to, to co wiem, to to, że gdzieś tutaj było przejście w jakby inne miejsce całkowicie. O, tutaj jest. Okej. Okay. Dobra, skoro tam jeszcze idziemy, to może warto byłoby się przygotować właśnie tak, z kosturem, bo jednak tutaj był, no on, właściciel lepszych pazurów. Czy nam pomogą jednak pokonać Moga? Nie mam pojęcia. Ale co na pewno nam pomoże, to moja magia. Poziomy. Kometa Azura, dostęp do najlepszego stylu z gry. Czyli, tak mówiąc, bezpośrednio do Berła Królewskiego. Jakoś tak. Wiecie, to z tej Królowej Akademii Magicznej. Matki Rani. Nie pamiętam, jak się nazywa, niestety, wybaczcie mi za to, ale tak. I gdzie jesteśmy? Czy to jest to miejsce, o którym myślę? Niestety tak. Czego niestety? Dowiecie się za chwilę. Poza tym, że są tu long snacki, to jest tu jeszcze jeden powód, dlaczego mówię niestety. Chociaż tam long snacki nie są szczególnie problematyczne. Tak, są tu pewnie inni wrogowie, którzy mogą się okazać chociaż minimalnie problemem. Wow, tego nie kojarzyłem. Ale tak, nawet jeśli jesteśmy zatrucie, chyba mamy pigułki antyzatruciowe. Jedna zaraza, krwawienie. Zgnilizna. Myślę, że nie mam jak zdobyć zwykłych pigułek zatruciowych. O. Wow, ja żadnych piguł nie umiem tworzyć. Dobra, to będzie trochę może trudniej, ale i tak damy radę. Głównie dlatego, że teraz jestem adekwatnie wylewelowany na tą miejscówkę, nie to co za pradawnych czasów. Kiedy grałem i łaziłem tutaj zdecydowanie underlevel ze zbyt małą ilością max HP i tak dalej. Nie, tym razem jestem idealnie przygotowany. Ale jak będę ginął, to teraz już sługa tylko i wyłącznie mojego skill issue. Niczego więcej. Podniszczony prosty miecz. Czy to się przyda? Ani trochę. A? Wiecie, bo teraz jestem trochę pogubiony? Są tu jakieś miejsca, których ja nie odkryłem ostatnio? Czy co? Nie, dobra, już wiem co to za miejsce. Ja się wiem, że tam byłem. Nie do końca co tutaj jest, bo jeśli mam być szczery, nie pamiętam po prostu, co tu jest.
I no. Tam można wejść sobie fajnie, powalczyć z paroma dziadami. Jest tam nawet bardzo, bardzo dobra pieczęć. Tutaj... Szczerze nie pamiętam, czy warto to otwierać, czy nie. Zaryzykuję i nie będę otwierał. Przynajmniej nie teraz. I tak, tu jest kolejny snack. Okej, okay. Dostał odmrożenie. Teraz gdybym miał jakieś fajne zaklęcia, zadając obrażenie od ognia, bo od razu wam zdradzę takie tajemnice. Tak, są takie. Mało ich jest, ale są. Można otworzyć z tej strony. Okej. Okay. Jest to jakiś problem, że nie mogę tego otworzyć? Raczej nie. Aha. Dobra, czyli już wiem, który ruch konkretnie kończy na tym, że mnie łapią i zatruwają, bo mam za niską odporność na trucizny. No! Ach, całe szczęście jestem ciągle zatruty jeszcze tą starą trucizną, bo inaczej to bym się tutaj trochę wkurzył. No! Jak ja bym się skiliśmy? Tak czy inaczej, dobra. Ten też tam nie dostaniemy, okej. Okay. Zatrucie też się już skończyło. Więc teraz trzeba będzie uważać na to, jak oni chcą mnie ugryźć. I okej. Okay. W sumie po co to w ogóle się dostać? Czy stąd? Tak, stąd było to przejście tam, okej. Okay. Jeszcze dokładnie pamiętam co, jak, gdzie, kiedy. Chodzi o to, co tutaj planowałem, więc możecie być ze mnie dumni. Albo nie. To decyzja. Kostur, albinauryków, maska albinauryków. Kawa rzeczy, ale to nie to, czego potrzebuję. No tak, jeszcze ciebie mi tu brakowało. Dobra. Plec stab. Ładujemy coś takiego fajnego w ciebie. Właśnie, w niego będziemy mogli zawsze, bo on nie ma tarczy. Ale jeśli chodzi o tych zabójców omenów, oni może biją dużo. I są trochę groźni, ale raczej powiedziałbym, że łatwo się z nimi radzi, jak się ma jakąś tarczkę i w miarę szybką broń. Albo jeśli się umie plecy sobie. I coś tutaj fajnego wypadło? Wielki tasek zbójca menów. Inaczej mówiąc, nie. Nic fajnego, nic potrzebnego. Teraz trzeba być tu ostrożnym, bo pamiętam, że są tutaj dosyć interesujące osobowości, jeśli chodzi o wrogów. Chyba, że jesteśmy w jakimś całkowicie inniejszym miejscu niż myślę. Ale jestem prawie pewien, że oni tu będą. Jeśli nie, to naprawdę mamy farta. I okej, chyba mamy farta, bo trafiłem w całkowicie inne miejsce niż myślałem. I tak, to jest to, czego szukałem. Byliśmy trochę inne miejsce niż myślałem. Ale spokojnie. Tak, jeszcze otworzę sobie drzwi, bo wolę być po prostu bezpieczny. Okej. Okay. Co ciekawe, ich tu nie ma. Nie ma tu tych wrogów, o których myślałem. Chyba, że są gdzieś głębiej jakby. Bo jestem przekonany, że są tutaj. Anyway, nawet jeśli ich nie ma, to... Idziemy dalej. Tak. Lepsza trasa jest oczywiście po dachach. Jak najmniej zahaczania o magmę. Tylko czy z tej odległości jestem w stanie już bezpiecznie tam skoczyć? Pewnie nie. No. Okej, okay, trzeba było przejść jednak przez całą... Rację. Damy radę. Damy radę. Szybko tylko węż pokonamy po drodze. Biegniemy całami. Jakoś damy radę. Okej, okay. Skoro trzeba sobie radzić tutaj z wnoszami i tak dalej, weźmy odłąk błysk kamiennej komety i spróbujmy ich wyeliminować po prostu, chociaż trochę na odległość. Okej, okay. A pomyślmy, co jeszcze bym mógł... Błysk kamienny pocisk klasyczny, nie mógłbym użyć... Poczemu nie? Okej, okay, pamiętam to miejsce, że... Narzekałem, by tu właśnie pies z zaskoczenia wyskakiwał.
A nie wiem, czy tu gdzieś nie będzie miejsca podobnego, tylko że gdzie jest kilka piesów. A, i ona, no tak. Ja bym się jednak przemówić nie będę musiał, bo jesteśmy w stanie po prostu przeszarżować przez to wszystko, nie przejmując się niczym, ogniste strzały, gdybym grał jakimś łucznikiem, to by się przydały. Tutaj jednak nie. Tak, no łucznikiem będę. Ale to nie teraz i to na streamach. Jak już przejdziemy Dark Souls 1, potem 2, potem 3 i tak dalej. Dla tych, którzy nie wiedzą, zacząłem właśnie niewielkie wyzwanie, bym powiedział. A to dlaczego niewielkie? No bo nie jest aż takie tragicznie trudne, jak myślałem. A przechodzę Dark Soulsy, wszystkie właśnie... O, to jest właśnie przeciwnik, o którym mówiłem. Ale tak, wszystkie Dark Soulsy, inne Souls-like i gry od From Software, tylko i wyłącznie łukiem. Dosłownie zasady są takie, że... Nawet nie wolno mi się zasłonić tarczą. Tylko łuk. Oczywiście ubrać tarczę na plec po to, żeby mieć jakieś tam bonusowe rzeczy z niej. Okej. Okay. Użyć jej? Nie. Okej. Okay. I tak, jeśli chodzi o to, dlaczego się obawiam tych wrogów, mimo tego, że ich tutaj eliminuję bezproblemowo, oni biją masakryczne obrażenia, jeśli się nie mylę, więc... Lepiej po prostu nie dać się trafić. Teraz dobrze. Co tu mamy? Nie ma drzwi, czyli... Tutaj trzeba? Okej, okay, kolejny jest tutaj, więc tak. Teraz tam są jakieś wrota, tu mamy prawdopodobnie to przejście, które chciałem. No ale nie byłbym sam, gdybym nie poszedł najpierw w inne miejsce zobaczyć, co to jest, bo nie pamiętam, bo nie wiem, a ja chcę wiedzieć, ja chcę zobaczyć i... A, jednak tu jest to wejście, którego szukałem. Brawa. Nawet nie umiem dobrze stwierdzić, gdzie co jest. I okej, okay, long snack. Klasycznie. Dobra, nie dałem się chwycić, super. Więc możemy pójść kawałek dalej i zobaczyć, co mi tu mam. Jasno, przyszedłem. Jestem taki nieogarnięty i... Nawet nie pamiętam, skąd ja przychodzę. I okej, okay, tutaj coś jest... Nie. Yeah. Za tym, że chyba to było... Słownie bez różnicy, bo wszystko prowadzi tak tutaj. Nie, to jest... innego. Okej. Okay. Okej, okay, nie było tematu. Tak czy inaczej, musimy teraz tutaj... przeboleć przez to wszystko. Zasady są proste. Jak najdłużej nie przebywać w magmie. Uważać na wybuchowe ślimaki. Ja nie myślę, że to są wybuchowe ślimaki. Może nie są najbardziej... mordercze, ale nadal trzeba na nie uważać. Jak mówię, jak najmniej czasu w magmie. I powinniśmy dać radę. Jeśli będę wystarczająco ostrożny. A to wszystko tylko po to, żeby zdobyć jedno zaklęcie, które oczywiście jest potrzebne do miliona innych rzeczy. Poza tym, że sam bym chciał też go użyć w końcu, żeby zobaczyć, czy jest takie mocne, jak ludzie... no... mówią. Czy może ono nie będzie rozwiązaniem na problemy z mokiem. A, i proszę o to magma. Przelawa. Niby jednej więcej, przynajmniej tutaj. Ale problem jest taki, że bardzo spowalnia, więc lepiej do tego nie dopuścić. I okej, okay, tutaj jeśli pójdę, to... Zrobię chyba to, o czym myślę. To jest to, to tak, to musimy. Tak, to jest to, o czym myślałem. To jest dokładnie to, o czym myślałem, delikatnie mówiąc, tu jest prawdopodobnie po prostu przejście w postaci windy tam do góry. Jak się tym pojedzie, to można skrót otworzyć, co też zrobię. No i przy okazji jeszcze winda w dół. Właśnie tej windy w dół będziemy potrzebować. Tak myślę, żeby zdobyć to po co przybyłem. Aha. Tak, wszystko się zgadza. Mam tu nawet mnicha. W białej szacie, nie w czerwonej, czyli nie jest to bezpośrednio mnich ognisty. Ten jest właśnie od...
czarnego płomienia, czyli od ognia zabójców bugów. Potężnych naprawdę inkantacji, co udowadniałem niejednokrotnie. I na mojej pierwszej postaci i na tym obecnym wojaku mógłbym udowadniać to po raz kolejny jeszcze też tutaj, ale nie ma dosłownie żadnych czarów, które używają czarnego ognia. Co jest też takie zastanawiające poniekąd. Ale no... Bądźmy się go najpierw. A, i przy okazji teraz sobie uświadomiłem, że muszę przyjść. Nie, dobra, to będzie boss fight chyba, jeśli tu... Ja idę dalej. Na A nie idę. Ale tak, muszę jeszcze odzyskać swoje runy. Chociaż czy muszę... Powiedzmy, że... No, w teorii przydałoby się. Okej, dobra, nie chcę scenki. No i widzicie, mam most. Tak, wiem, że mówi się most. Celowo mówię most. Nawiązanie do bardzo... Bardzo... mocno inside joke'a. Ponownie. Tak, czy inaczej jednak możemy iść dalej. Muszę pić butelkę many. Nie, butelkę życia też nie. A tą ostatnia... Tą ostatnią butlę, co ja mam w niej w sezonę. Połowę max pożytów. Okej. No i niestety nadal mam też to antymogowe. Zawsze zapominam to zdjąć. A szkoda. Gdybym to zdjął, to byłoby fajnie. Ale trudno się mówi. I teraz tak, nie pamiętam, co tu konkretnie będzie za... starcie. Ale pamiętam, że będzie, więc muszę być gotowy na to. Będziemy musieli wykorzystać przy tym na pewno... Na śladowcy? Nie, dobra. Nie był to pełnoprawny boss fight, więc chyba mogę zwiać. Tylko tutaj też nie ma niczego takiego, czego szukam w tym miejscu. A, to było jeszcze jednostronne. Super, po prostu super. Ila. Teraz mi to było uświadomiłem, że mam to. Talizman ubrany, co mi tam leczy powoli. A to ciekawe. Jeżbym narzekał, to jest na pewno świetna rzecz. Gdy wystarczająco ostrożny, to nie będziemy musieli pić teraz butelek. Dobra. Róbmy te grube rolki nawet. Byleby tylko stąd móc uciec. Chyba, że to nie to miejsce, o którym myślę. Znowu. I niestety obawiam się, że to właśnie nie jest to miejsce. Teraz jak patrzę, że... Nie mogę znaleźć... przejścia. Super! No to będę musiał chyba dalej poszukać jeszcze tego wszystkiego. Okej. Okay. Powiem wam szczerze... Nie chciało mi się za długo... Naprawdę, możecie się załamać, możecie nie być zadowoleni, ale nie chciało mi się błądzić w prawo, w lewo, ciągle w kółko, więc pytałem. Mam dosłownie znajomych. Tak. Powiedzmy, że znalazłem dosyć łatwą trasę. Znalazłem, co może źle powiedziane, dostałem łatwą trasę. Więc teraz musimy tylko tam się dostać. To być wszystko ok. I tak, niektórzy z was mogą się zastanawiać, Gwiazdoklucz, czemu jesteś w Akademii Rei Lucarii, skoro musisz iść przez wulkaniczny dwór, no przynajmniej tak nam mówiłeś. Zaraz zobaczycie. Ogólnie mówiąc, chyba wspominałem o tym, że jest tutaj pewien... sekret chyba da się tak najłatwiej nazwać, o którym dowiadujemy się nawet w grze bezpośrednio od Patchesa, który żartobliwie mówi o tym, że jest tu magiczna żelazna dziewica, czegoś tak. Tam porywająca dziewica, nie pamiętam, ale ogólnie, która zaprowadzi nas prosto do złotego drzewa.
Możesz nie pamiętać, bo to... Nie wiem, czy wspominałem, czy pokazywałem ten dialog z Zupaczasem, czy nie. Tak czy inaczej, on naprawdę istnieje, ale nie teleportuje nas do końca tam, gdzie Paczas sobie co, że nas teleportuje. Więc tak, dzisiaj musimy tam właśnie pójść. I to wszystko zrobić, tylko... O, zanim na to pozwolę, no nie. Jest tu jeszcze jedna rzecz, którą... No nie! Proszę! Nie, nie zgiń. Nie zgiń. Dobrze, dobrze, Gwiazdokulcz, nie zgiń jeszcze. A tak, zanim pozwolę na to wszystko, to właśnie to chciałem zdobyć. Broszka kota z bardzo długim ogonem. Bo, najprościej mówiąc, to jest coś, co będziemy definitywnie mogli fajnie użyć. A teraz proszę, ubij mnie. Dziękuję. No tak, cały trik polega na tym, że musi nas ubić. Nie pamiętam, czy kiedykolwiek dało się ubić, czy znalazł jakąś trasę inaczej. Ale tak czy inaczej... Jest to droga najszybsza. Z tego, co się dowiedziałem. I proszę, jesteśmy w wulkanicznym dworze. Proszę, w jakimś takim innym miejscu. Prawdopodobnie da się tu jakieś dostać bez tego. Mnie się wydaje, że się da. Jeśli się nie da, to wow. Jakimś co mogłem tego nie pamiętać. Bo żeby nie było, kojarzyło mi się właśnie, że tak, że on nas porywa i gdzieś wrzuca nie wiadomo gdzie. Ale kojarzyłem to totalnie inne miejsce, odgórnie powiedzieć. Więc miałem takie, po co ja mam to robić, jak tam i tak dostanę się bez problemu. No, okazuje się, że jednak albo mogę się tu dostać z problemem, bo nie pamiętam jak, albo nawet się tu nie da dostać. Tak czy inaczej, pozbądźmy się szybko tych nietoperzy. Nadal się bawię oczywiście rapierem tym, bo, no kurczę, uwielbiam. Uwielbiam tę bronię. Świetna z tym swym atakiem. Naprawdę. Aż mi przypominają czasy, kiedy pierwszy raz odkryłem lodowy rapier w Dark Souls 2. Swoją drogą, jeśli kiedykolwiek będzie seria z Dark Soulsów dwójki, albo będę to tylko na tych streamach jako łucznik, to definitywnie będę musiał pokazać, jak szybko można dostać lodowego rapiera, bo to jest taka wspaniała broń. Po prostu właśnie przez coś takiego jak to. Tylko tam oczywiście jest problem z wytrzymałością, bo bronie w Dark Souls 2 są znane z tego, że strasznie szybko się niszczą. A jeszcze szybciej się używa jakichś specjalnych trików. Tak samo było też w jedynce, że przykładowo jak się robiło specjalny atak tego, jakby go najłatwiej nazwać, no miecza z smyczego ogona, to wtedy, no, rozpadał się bardzo szybko. Więc tak, połączcie fakt używania specjalnej zdolności, która szybciej niszczy broni, z faktem, że w Dark Souls 2 bronie się niszczą masakrycznie szybko. A nawet nie pamiętam, czy siadanie przy ognisku je reperowało? Jeśli są zniszczone całkowicie, czy też nie? Wiem, że na pewno siadanie przy ognisku reperowało bronię w trójce. Coś, co powiem, że było na pewno przyjemne. Po prostu. Nie wierzę. Ale tak, głównie dlatego, że w trójce chyba nigdy nic mi się nie zepsuło. Równie dobrze mogłoby się w ogóle też nie psuć. Mogli pójść tak, jak w Elden Ringu tutaj jest zrobione, czyli nie ma bezpośredniej wytrzymałości. Bo nie ukrywano, wytrzymałość wyposażenia w grach jest fajnym aspektem, jeśli, i tu podkreślam, jeśli jest zrobione na dobrze. W Dark Soulsach mogę powiedzieć, że dodaje to okej, na pewno dodatkowej trudności. Tylko czy ta trudność jest przyjemna, czy raczej jest to coś, bez czego w sumie gra by nie była wcale łatwiejsza dużo. Moim zdaniem jest to druga opcja. Rozumiem pierścienie, w szczególności niektóre, że jak się zniszczą, czy coś, to można naprawić. Ale równie dobrze można by było zrobić to tak, jak to jest zrobione... No, chyba w trzecich Dark Soulsach? Że nie tyle, co... A, teraz to dosłownie... Czy
nie tak jak w dwójce, czyli że a, zniszczyłeś pierścionek, ups, to teraz musisz zapłacić w duszach, ale możesz go naprawić. I tak, było to bolesne? Było. Głównie przez solo memory, więc jak się chciało grać ogólnie tak jak ja, czyli że nie mieć postaci gorszej od kogoś, naprawianie pierścieni było, no, kategorycznie nieopłacalne, bo tak te dusze, które daliśmy na pierścienie, no, w solo memory nadal były. A postaci w żaden sposób nie wzmocniły. I tak było, dopóki nie wyszło pierwsze DLC, o czym też będę musiał... Można tyle co pomówić, co pokazać, bo to jest świetna rzecz. To jest też dodatkowym sekretem i nie wiem, czy tam jest cokolwiek to mówione. Ale tak, w pierwszym DLC, czyli korona... O! Nie jest kość słoniowa, nie jest to... Żelazny Król, czy też Stary Żelazny Zążek. Nazwać to był... Tak nie wiem, czy był jakiś... czy istniał Zapomniany Król? Czy nie? To jest pierwsza taka rzecz, której nie jestem pewien, czy to był pogrzebany? Nieważne. A ogólnie w tym właśnie pierwszym DLC, który wyszło, do którego dostęp macie po... Ja co pamiętam, jak się nazywał? Przegniłym? Ogólnie po bossie, który jest za Rynsztokiem. Czy jest on trudny? Nie. Czy DLC jest trudny? Nie. Ale jest irytujący. Natomiast ten sekret, o którym tutaj wspominam, no pozwala grać w Dark Souls dużo spokojniej. Jak mówiłem, są te pierścienie, które ratują nas przed utratą dusz. I rozumiem, że trzeba zapłacić dużo za ich naprawę. No a właśnie tamten DLC powoduje, że nie trzeba nic płacić. Jak wiele wyjaśnienia, jest tam drzewko. To drzewko... Uwaga, uwaga. Chyba poszedł mnie tam, gdzie chciałem, jak teraz myślę. To nie jest to, co, to nie jest to miejsce, które chciałem. Ja wiem, gdzie chyba jestem. Tak, pójdziemy, zobaczymy. Jeśli to jest nie to, co chciałem, to dam się ubić. A jeśli to jest to, co chciałem, to wow, jak nie mogę znowu tego nie pamiętać. Ale tak, właśnie jest to drzewko, jeśli się uderzy kolczastym biczem chyba. Okej, jednak to jest to, co chciałem. Już się bałem, że to jest coś całkowicie innego. No niestety. To tak, to naprawia wszystkie rzeczy, które ma się na sobie ubrane. Okej. Okay. Spróbujmy to trochę zcheezować. Nie, żebym lubił takie rzeczy, ale... Dobra. Nie, żebym lubił, to jest kłamstwo. Ja uwielbiam takie rzeczy! Jak cheezowanie, no zresztą ci, którzy oglądają mnie od prastarych czasów premiery Sekiro, to wiedzą, że jak odkryłem... I teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, ale ogólnie... powiedzmy... Nazwę go Demonem Gniewu, bo chyba coś tego typu to było. Czyli naszego rzeźbiarza? To chyba był rzeźbiarz? Nieistotne. Ogólnie naszego właśnie tam... można powiedzieć zbawcę poniekąd, bo... Wydaje mi się, że to może on był tym, który nam dał protezę w Sekiro, tak? Trochę spoilerów do pierwszych... max 20 minut. I to, że tam potem się go spotyka jako postać niestety do końcówki, ale... Muszę o tym mówić po prostu, bo to jest dla mnie bardzo istotne, to co tutaj opowiadam. Więc tak, no, wiecie, że tam go cheezowałem maksymalnie. Więc tak, lubię cheezy, lubię taktyki takie ciekawe i dziwne metody. Tak samo jak lubię zrzucać przykładowo Taurusa z mostu. I okej, dobrze, kojarzę, że to była włócznia.
Więc no, uwielbiam takie taktyki. Kłamstwem byłoby naprawdę powiedzieć, że nie lubię, czy coś tego typu, ale... No dużo większą satysfakcję, i co nie będę ukrywał. A mam jeśli... Nie mówcie mi, że ja tutaj byłem. Ja nie byłem, okej. Okay. Ale chyba byłem w stanie tu przyjść... Bez tego wszystkiego? Jeśli tak, to już rozumiem, czemu mówiłem, że... Nie kojarzę tego wszystkiego, jednocześnie nie kojarzę. Chyba, że to jest to miejsce, o którym mówiłem, że chciałem się tam dostać, ale nie mogłem. O. No tak, to jest dużo wyżej niż reszta chyba Altus. To mogło być te ruiny, do których chciałem wejść, ale nie mogłem. Oko bestii drży. Warto wiedzieć. I tak, definitywnie. Definitywnie to są te miejsca, do których chciałem, ale nie byłem w stanie. Dobra, przynajmniej wiem, że tutaj wojakiem przyjdziemy. Bo on akurat w przeciwieństwie do maga z chęcią przygarnie co tutaj kolejne... Jak to się nazywa? Oborowe korzenie? Chyba? Anyway. Siądźmy, żeby uspokoić marynarza. I ile mamy? 36 minut. Dużo. Dużo. Niestety. Dzisiaj chyba nie zrobimy wszystkiego, ale... Spokojnie. Następny odcinek będzie bardzo niebawem, a przynajmniej postaram się, żeby był. Mamy popływ wojny grat. Niepotrzebne. Ale i tak niech będzie. O nie. Ja pamiętam to miejsce. Pamiętam to miejsce niestety i jednocześnie stety, bo... Przez to, że wiem, co to za miejsce i co tu się dzieje, mogę wam zagwarantować. Tak dosłownie. Zagwarantować, nie. Powiedzieć, że raczej jest okej. Okay. Nie. 100% pewności. Jesteśmy w dobrym miejscu. Pamiętam może całkowicie trasę, którą powinienem się udać. Ale proszę, tu jest jaskinka, zablokowana za klucz. Ten z miecza. I chyba jadąc w tę stronę, trafimy... dalej tam, gdzie trzeba. Jeśli nie w tę stronę, to tam, tamtą drugą. Ale spokojnie. I tak, dojedziemy tam, gdzie... chciałem, gdzie miałem dojechać. A co za tym idzie, dzisiaj zdobędziemy definitywnie już kometę Azura. Ja nie mam taką nadzieję, bo nie chciałbym jeszcze bardziej przyciągać tego. To jest jedna rzecz, a druga... Tak, jedziemy w dobrą stronę. Druga sprawa jest taka, że chciałbym po prostu wiedzieć. I dane wymaga inteligencji, bo... No nie ukrywam... Fajnie byłoby się naprawdę nim pobawić. Jedna rzecz w sumie, jak tak myślę? I tak, wybaczcie tą dziwną przerwę, ale no... Miałem zaćmienie mózgu. A druga rzecz... Możliwe, że ona jest tym, co nas uratuje przed problemami z mogiem. Tak, wiem, że co chwilę jakąś nową rzecz wymieniam jako zbawienie przeciwko mogowi. A potem się okazuje, że żadna z tych rzeczy nie zadziałała. Klasyka. Ale tak... Naprawdę chciałbym zwiedzić DLC dalej jako mag. Głównie z jednego prostego powodu, jakby. O, nie chce mi się z tym walczyć. Ale tak, jakiego prostego powodu? Ano takiego, że wojak sobie tam radzi. Nawet fajnie. Ale nie będę mógł... nie będę mógł... Nie mogę szczerze powiedzieć, żeby to było najlepsze. Radzenie sobie. O. I tak, no jeśli nie radzę sobie najlepiej jako wojak, to może właśnie magiem bym sobie poradził dużo lepiej. Mając dostęp do różnych takich trików, bardziej bojowo-obrażeniowych. O. Ktoś to będzie mógł to rozwalić? Byłbym wdzięczny. No ale niestety obstawiam, że pewnie to nie jest takie proste. No. Pewnie tu znowu jakiś trik trzeba znać, czy coś, żeby to rozwalić.
Co my tu mamy? Co na magma? Wiem, że to głupie tak patrzeć na to teraz, ale powiedzcie mi proszę, że to jest zaklęcie. Tak, to jest zaklęcie ogniste. Jedna rzecz, a druga, mamy niedźwiedzia. Więc chodź niedźwiedź, chodź. Kici, kici. Kici, kici niedźwiedź do posąga. Tak, tutaj. Dziękować. Nie wiem, że... Nie, nie, to nie był kamień wulkaniczny, tylko... Nie podniosłem tego, co tam jest jeszcze. Bo teraz niedźwiedź będzie mi blokował. Super. Mam nadzieję, że to zostanie zepsute, bo jeśli nie, to będzie kiepsko. No ale tak, co ja chciałem powiedzieć... W sumie... Zobaczmy właśnie, jakie staty to wymaga, bo jeśli nawet potrzebuję trochę wiary, jestem gotów to... O, zrobić. Czyli dodać sobie wiary, bo chcę mieć dostęp do takich różnych właśnie arsenałów. Tak samo jak... gdzie to jest? O, to, proszę. Potrzebuję 14 wiary, 6 później to mogę zrobić. I tak, wymaga niestety. Dobra. 14 wiary, ile my mamy? 7. Co? Wymaga za dużo poziomów. Co bym teraz to mógł sobie wziąć? Wziąć wezmę, żeby nie było, jak mówię. Ale 7 poziomów zainwestować w momencie, w którym potrzebuję więcej statystyk pokroju zręczność. Może nawet siła, chociaż tutaj aż taki pewny nie jestem. Pokroju inteligencja potencjalnie. Ale nie potencjalnie, na pewno. Pamiętam, że to zaklęcie to jest jedno z takich naprawdę, naprawdę, naprawdę wymagających. No ale tak, co jeszcze takiego? Potencjalnie bym potrzebował więcej umysłu. A nadal między innymi powinno się nazywać umysł, tylko może jakaś pamięć, skupienie, coś tego typu. Teraz weźmy tutaj sobie runy, bo zawsze to są jakieś mniejsze bądź większe. Mogą się przydać zawsze. Ale no. Inna jeszcze rzecz taka w sumie... O. To więcej życia czy energii zawsze też mogłoby się przydać. Coś jeszcze takiego na szybko mogę powiedzieć, co potrzebujemy? Chyba nie. Więc skoro nie mogę nic więcej wymyślić, wskazać, to chyba... Dobrze. I no i jedźmy dalej. Jakąś... Zaznaczoną wioskę? Nie, kolejna szopa. Dobra. Coś to jest tylko kolejna szopa, co? A no, aktywujmy miejsce łaski i jedźmy dalej. Nie przejmując się niczym. Już w sumie nie wiem, czy mu dali tutaj kolejne miejsce łaski, skoro... Nad wyraz dużych tutaj... Trudów nie było pomiędzy tym... A poprzednim. Odosobniona wioska, okej. Okay. Zwierzę ludzie się nazywają i... Magi, królowa pół ludzi. Okej, pół ludzie. Ile jej bije to? Ładnie, ale nie najwięcej. Pytanie teraz brzmi więc, jak ja sobie tu mam poradzić? Czemu tu są czarodzieje? Poza nią. Czemu ja w ogóle nie pamiętam o istnieniu tego boss fighta? Przynajmniej żyłem, czym dali tam miejsce łaski. Nie będzie trudno, damy radę. Tylko trzeba będzie wyeliminować najpierw pół ludzi, potem czarodziejów i na końcu królową. Dobra. W takim wypadku nasz lodowy rapier w dłoń. I zaczynamy. Pięknie. Okej, czyli to oni rzucają tymi ogniami, warto wiedzieć, że to nie jest żadna skomplikowana magia czy coś, tylko to są dosłownie rzeczy od zwykłych oponentów. Też jakiś szczególnie groźny nie jesteś, z tego co widzę. Trzeba tylko cię wyczuć, a to już się udało.
Okej, wyeliminujmy tego tutaj małego. I polegajmy najlepiej na tych atakach półdystansowych. Tak, świetnie, świetnie, świetnie. Butelkę, bo czemu by nie? Nie potrzebujemy i tak niczego innego. I na spokojnie, mamy tu kolejnego pół ludzia. Naładujmy więc 100 po sprawie. Nie wiem, jakim cudem mnie ta brońka ominęła. Cały czas. Naprawdę wielka szkoda. I teraz tak, czarodzieje najpierw. Potem zwierzę ludzie zwykli. No i czarodzieje wszyscy przy zwierzę ludziach przy okazji też. I tak, jak już wyeliminuję czarodziejów, to powinno być na tyle prosto, że już królową zwierzę ludzi bez problemu pokonamy. Nawet nie będę używał magii. O, kolejny czarodziej jeszcze gdzieś jest. Okej. Jakimś fartownym trafem udało się przeżyć. I teraz tak, tak, proszę, trafiaj. Ale muszę przyznać, że ten rapier jakby, czy ogólnie ta broń, ta rękojeść z soplem lodu, którą tu mamy, jest idealnym przykładem broni fantastycznej. Tego, co właśnie też, powiem szczerze, oczekuję w grach tego typu. Nie jest to oczywiście wymóg, ale uwielbiam po prostu broń, która ma jakieś naprawdę niesamowite właściwości i Elden Ring to dostarcza. Ale mało jest broni takich jak ta. I te fantastyczne właściwości nie są limitowane czymś. Tutaj każdy atak może wystrzelić to ostrze. Nie potrzebujemy many czy czegoś. Wiele broni niestety do swoich niesamowitych trików potrzebuje. Dobra, ale jednak już dokończmy walkę najpierw. Powiem, że nie jest to coś, co często jest jakby widywane. Kiedy broń ma jakieś niesamowite właściwości, które nie mają jakiegoś limitu. Pokroju kilka razy dziennie. Kilka razy w ogóle na całe istnienie broni, czy coś. Gdy bardzo często się nakładają takie jakieś sztywne limity. Jedyne, co mogę powiedzieć, że tak na szybko jak myślę, wiem, że miał podobną mechanikę. Chociaż nie miał mitów, to jedna broń z Skyrim. Pamiętam, czy ona jest w podstawowej grze, czy ona była w dodatku. No, tym, który nas na tą wyspę. W terenach. Chyba Morrowind nawet, co ciekawe, zaprowadza. Gdzie był Mirak. Nieważne, jest właśnie jeden tam też miecz dwuręczny. Skyrim właśnie, który też ma fajną taką funkcję, przynajmniej identyczną. Jak się robi ładowany atak, to wystrzeliwuje właśnie falę uderzeniową tam, a nie zwykły pocisk, ale no, nadal podobne. I przy okazji dostaliśmy kamień pamięci. Ciekawe. Ciekawe, doprawdy. I teraz... O. Tutaj mogę skoczyć tam, gdzie już byłem. Ale po co miałbym to robić? No proszę. Tutaj sobie siedzi. Wow. 50 minut prawie. Ale znaleźliśmy go. Kometa Azura zdobyta. Ja to będziemy kończyć epizoda, tylko jeszcze chcę zobaczyć, ile tylko wymaga. Duże. Potrzebujemy 60 inteligencji. Mamy jej 30. 6 z tego. Będziemy mieć 41 dostępnej. Mamy 19 poziomów. Dlaczego 41 dostępnej, dowiecie się w następnym epizodzie.
Na ten moment jednak wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, wiecie jak to leci. I tak, następny epizod, jak mówię, będzie niebawem, w którym mam nadzieję, że już będziemy kończyć wątek naszej promotorki magicznej. Tak, no, dzięki wam za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i tak dalej, jak już powtarzałem przed chwilą. No i trzymajcie się, hej, hej.